Tu Andrzej Gremek, profesor umysłowych. Chciałbym Państwu zadać pytanie, czy dom może być nawiedzony? Bo ja od jakiegoś czasu, nie wiem, czy to jest po prostu sen, czy to jest rzeczywistość, ale słyszę jakieś kroki na strychu, jakieś jęki, krzyki. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ja już nawet zostawiłem pułapki. Myślę, no nie wiem, może ktoś wchodzi po prostu po kryjomu do mieszkania, no idzie sobie na strych tam się przespać, ale tam nic nie ma. I zostawiłem pułapki po prostu. Nitkę rozciągnąłem na schodach, postawiłem miednicę z wodą, gdzie rano się budzę, sprawdzam, a tu jest tak, nitka zerwana na schodkach, miednica jest wywrócona i widać ślady stóp bosych. Nikt w tych czasach nie chodzi na boso. Więc jak to określić? Czy to jest fatum, czy to jest, nie wiem, ktoś, kto może tam zginął, czy ktoś nawiedza, jakiś wisielec, nie wiem, nie umiem tego określić, naprawdę. Ciężko mi o tym mówić, ale naprawdę, to jest chyba dom nawiedzony. Zwłaszcza, że ostatni deszcz został pomalowany przez niewidomych ludzi, jakieś tam napisy, jakieś tam niecenzurowane oczywiście. Jest spąd żywego gówna. No naprawdę, to się nie da tego opisać, to trzeba zobaczyć samemu. I powąchać po prostu, no. Niestety. Mnie i kolegę tam rwało na wymioty, no niestety, no ale jakoś to przeżyliśmy. No miejmy nadzieję, że to coś się zmieni, coś Krzysztof postanowi to sprzątnąć. Bo egzorcystę może, egzorcystę. Jak na razie to nie, ewentualnie może egzorcystę wezwać, żeby sprzątnął. Coś z tym zrobił, no bo to jest nie do wytrzymania. No. Szanowni widzowie, no ktoś chodzi ewidentnie po strychu. Kto to jest, nie wiem, ja tej osoby nie widziałem, nie mogę stwierdzić, kto to jest. Może biała dama? Nie wiem. Ja po prostu tyle, co słyszałem, ja przekazałem tak Krzysztofa, że coś się dzieje na strychu. Mimo tego, że tak jak wspomniałem wcześniej, że tego nitka była zerwana, miska wywalona, czyli no niestety, no ktoś musi być jeszcze w tym domu. Nie wiem, jak to zrobić, do kogo to zaapelować. Może na trójkę? Czy na policję, czy gdzieś, no bo naprawdę, no to się robi naprawdę bardzo niewesoło. Nieprzyjemne i niebezpiecznie. I niebezpieczne. Nie wiem, co Krzysztof z tym zrobi. Mam nadzieję, że coś ogarnie. Bo naprawdę, z tym się nie da żyć.